Radę to z panem Magdal. Słuchaj, warto kupić crossowe 350 KTM-a? Siema! Jak ma raz? No widzisz. Co się stało? Nie, to karmę. Ajaj. Z jedynki. O jest, z jedynki. No. Co to mi wyjdzie, to nie wiem. Zobaczymy. Oho. Kurwa. 3 dni jeszcze mam, ale zobaczymy, nie? 3 dni masz? No. Ile dałeś? 13700. 13700. Który rok? Od Kubymo to kupiłeś? Tak. Który rok? 12. 12. Ma potencjał. Masz to kolejne, tak jak ja miałem 510. Ale w sumie takie okleiny to całe plastyki 2,5 się kosztują. No. Ale takie Yamaha 10 roku 1000 co dalej. Mam w stanie. No. I co, jak ci się podoba na Godzimbie? Fajnie jest. Fajnie? Fajnie jest. To jest moc, nie? To jest moc. A to dawaj na kółko. A jak masz na imię? Krystian. A jak? Na ale kółko. Ale chleba jest motorex. No? No bo to jest olej. Aha. Myślałem, że nie kupam opłat. Nie, nie. Też tak miałem. Teraz w drugą stronę przejazd. Na wydechu atrapie. Patrz, teraz skoczy. To tej zrywki to nie zakładam wcale, nie? Wiesz, załóż, lepiej mieć niż nie mieć, może zgasić. Mówisz? Patrz ty, co się stało, no. A czemu, co tu się stało? Co się stało? Ognisko! Nagrane? No, to wybuchło? Jak na wojnie, ty! Co się stało? A we prawo spalacie? No, to ci wiozłota. Tam piątka paliwa leży. Zaraz. Z ręki ci wyleciało? No nie, nie, to ten wariat. Uwaga, bo tam paliwo jest, nie podchodź. Nie no, śmielej daj mu, albo, bo ty jeszcze poprzednio jak jeździłeś, to dawałeś gazu, ale on mielił. To może zrób tak, że lekko, że jedziesz z 2-3 na godzinę na już wciśnięty sprzęgle i wtedy, żeby on już się trochę toczył, bo jak ty od zera ruszasz, to on mieli i nie przekłada na poruszenie. I wtedy niepotrzebnie tą prędkość nabierasz, bo on już jak wystrzeli, to wiesz, bardzo szybko jedzie. Powoli się toczyć i wtedy z klamy walność. Ale jakoś tak, wiesz co, no na te kółka,
Nie mam jeszcze tego. No ale przecież wtedy super leżałeś. No super. No jak chcesz, to cię podniesiemy i na kółkach chwilę posiedzisz. Bez odpalania. Mówisz? Sobie... A co, ona jest taka popękana, ta zrywka, jak to wygląda? A jaki sposób ona ma niby przerywać ten sygnał chodzenia? Tutaj, ale mam zepsutą tą zrywkę. Ona tak ciężko powinna wchodzić? A, i tu jest ten bolec, który się odpycha, nie? Tak. I teraz go zapalę. No daj kask. Nie, bo ja to nagrywam. Aha. Tym od razu. Nie działa. Nie. Ok, ja się ustanna powstała. Nie reaktor, dopiero było. Był kus. Gdzieś, no. Bo to się cało przesuwa, widzisz? Gdzie to jest? Tu. No, nie? I no. To odpycha. I to w ogóle... teraz w ogóle nie powinien odpalić. No, czyli zrywka do bani. Do wymiany. Do wymiany. Muszę kupić. Albo może zrywka jest ok, tylko ten połączenie tym kablem jest, może to jest niepodpięte. No, możliwe. Może coś z przewodem jest. A mnie ręce nadal bolą od tego koła trochę. Widzisz, coś trzeba jest... przesmarować. Tak, coś jest... Teraz powinien nie odpalić. Wiem, przerwa jest tutaj za mała, wiesz? Ten plastik jest za mały. Nie, tu jest po prostu za... Patrz, jak tu dojdzie, jak go odchylę, no. To gaśnie. A nie, to przecież to na odwrót powinno być. Jak ale wiesz, może powa. Już jest tu wyrobione, rozumiesz? Może, to musisz to zdjąć i przemyć. No. Albo no dla niestety. Bezpieczeństwa nowe kupisz taki kill switch, ile to kosztuje. Stówę, niecałą. No, nawet. Faktycznie miałeś rację, nie zgadzam. No. Jechał sobie. No, prosto w busa. Dobra, bo dobra. Koła ciągle jechały te. No. Siadę na górki już, mam stresa. Ale było lepiej, nie? No, raz się odbiłeś. To no czułem. Odbiłeś się i w sobie pojechałeś. No fajnie, ten tak efekt. Tak naprawdę to wystarczy raz, możesz strzelić z klamy i puścić gaz i on ci stanie i się cofnie. Żeby nawet potrenować samo wstawanie bez jazdy. No właśnie. To odbicie można próbować. Strzelić, puścić. Patrz, nawet trzyma, super nie? Super się sprawuje. Ci powiem, pięknie amortyzuje, odbiło, nie? Aha. Dobre kółka. Ale jaja. Tak zmachany od tego, tak... Co? Taki zmachany od strzelania z klam. Tak. Ze stresu, wiesz? Ze stres, bo wiesz, żołądek gdzieś ci ucieka. Dzięki. Chwilę ten, odpocznij, dawaj. Ja też sobie spiąłeś ładnie. No. Fajna ten, fajnie ją widać.
Kłady też są na Godziębie. Mamy tu wszystko. Ten powiat fajnie zrobili. Siema. Majster, gdzie masz paliwo? Było. Michał, zobacz. Złamałeś, kurwa. Busa balwan. Była kleba. Kleba błotnie. Nie. Co, trzeba pociągnąć, będzie dobrze, nie? No, zrywka mi nie zadziałała i wyjechał busa. A to jak zamawiałeś okleinę, to kazałeś im takie coś zrobić? Tak. Bez problemu? Bez problemu. Chyba na dzisiaj to mi starczy, wiesz? No daj do piodu. Mówisz? Co tak nieśmiało? No nieśmiało, no. Następnym razem chyba, wiesz? Może przed kamerami? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.